uroczystości utworzenia publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu. Jeśli zechciałby Pan powstać. Pan Szwarc Dąbrowski z ziemi boskiej do Polski za Twoim przewodem złączył się z narodem. Pan Szwarc Dąbrowski z ziemi boskiej do Polski za Twoim przewodem złączył się z narodem. Proszę Państwa, dzisiejsza uroczystość odbywa się na terenie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu. Mogą Państwo zastanawiać się, z jakiego powodu to tutaj właśnie w naszej spółce ta uroczystość ma miejsce. Otóż to tutaj kilka lat temu zrodził się pomysł, zrodziła się idea utworzenia publicznej uczelni zawodowej właśnie w Grudziądzu. Jakie przesłanki przyświecały tej naszej idei, temu pomysłowi? Otóż po pierwsze, w ponad 60-letniej tradycji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia specjalizował się ten zakład przede wszystkim w remontach, modyfikacjach, naprawach sprzętu na potrzeby wojska. Po drugie, potrzeba była, czy kierownictwo, zarząd spółki, kierownictwo, doszliśmy do wniosku, że perspektywa rozwoju tej spółki powinna polegać na dostawieniu kolejnych kompetencji, dodaniu kolejnych kompetencji, które pozwoliłyby na przekształcenie zakładu remontowego w zakład produkcyjny. Stąd podpisaliśmy umowy offsetowe najpierw z firmą Lockheed Martin, a ostatnio umowy wykonawcze do umowy offsetowej z wielkim gigantem zbrojeniowym firmą Raytheon Technologies. I z tego powodu powinniśmy myśleć o przygotowaniu kadr na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o wykształcenie, kompetencje, tak żeby nasi pracownicy byli w stanie absorbować nowoczesne technologie i wykorzystywać je w produkcji. Tutaj Państwo macie przykład, przechodząc przez sąsiednią halę, my już pewne elementy do rakiet Patriot produkujemy w naszej spółce i mamy podpisane wstępne umowy na rozwój, zwłaszcza produkcji wiązek kablowych w przyszłości. To daje bardzo istotną perspektywę dla rozwoju spółki. Uczestniczymy także w programach Wisła, NAREW, kabiny IBCS, kabiny dowodzenia i to powoduje, że taki kierunek studiów, który chcemy oferować naszym słuchaczom, czyli mechatronika, ma zasadnicze i istotne uzasadnienie. Po drugie, to konstatacja, że Grudziądz liczy prawie 100 tysięcy mieszkańców i do tej pory nie było publicznej uczelni w tym mieście. Więc tutaj ten argument, że należałoby zastanowić się nad możliwością utworzenia takiej uczelni, także znalazł daleko idące uzasadnienie i to było, myślę, przesłanką tego, że pan minister zdecydował o wydaniu rozporządzenia. Po trzecie, bardzo istotna kwestia, to jest realizacja w praktyce pięknej idei, to znaczy społecznej odpowiedzialności biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu to pojęcie, które funkcjonuje w spółkach, w wielkich spółkach na Zachodzie, ale także u nas znajduje coraz większe zastosowanie. Mamy przykład chociażby Orlenu i innych spółek Skarbu Państwa, które przekazują bardzo duże, istotne środki na najróżniejsze cele. I chciałbym powiedzieć, że WZU, mimo że nie jest takim gigantem jak Orlen na przykład, to staramy się uczestniczyć w najróżniejszego rodzaju przedsięwzięciach, zarówno marketingowych, sponsoringowych, a także jeśli chodzi o wspieranie najróżniejszych przedsięwzięć. Chociażby w czasie COVID-u zakupiliśmy pewien sprzęt dla naszego szpitala w Grudziądzu, wspieraliśmy także sąsiadów z Ukrainy, kiedy wybuchła wojna, zorganizowaliśmy zbiórkę. Wspieramy młodzież ze szkół zarówno drugiego stopnia, jak też z szkół i ośrodków specjalnych dla dzieci upośledzonych. Wspieramy policję lokalną, straż pożarną, także kluby sportowe. Wydaje się, że to, co było w naszej, co jest w zasięgu naszych możliwości jako Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, do tej pory realizowaliśmy. Ale to, że udało nam się sfinalizować i dzisiaj nastąpi ta finalizacja utworzenia publicznej uczelni, czyli uczelni, która
za którą studenci, słuchacze nie będą podnosili żadnych kosztów. To jest wydarzenie bez precedensu i chyba co do tego jesteśmy wszyscy zgodni. I wreszcie czwarta przesłanka to tradycje szkolnictwa w Grudziądzu. Tradycje co prawda sięgające okresu międzywojennego, ale proszę sobie wyobrazić, że to właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, nie w tym budynku, bo on jest stosunkowo nowy czy nowszy, ale tam, gdzie jest siedziba władz spółki, tam miała siedzibę tak zwana Szkoła Orląt, dzisiejsza Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie. To był rok 1925, rok powstania Szkoły Orląt i sami Państwo widzicie, że to, jaki poziom ta uczelnia zdobyła do dzisiaj, świadczy o tym, że warto tego typu przedsięwzięcia realizować w praktyce. I na koniec chciałbym powiedzieć, że jestem przekonany, że ta data 15 września 2023 roku zostanie zapisana jako moment szczególny, wyjątkowy, nie tylko na kartach historii, na kartach Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, ale także przede wszystkim na kartach miasta Grudziądz i społeczności Grudziądza. I za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować i przejść do następnego punktu przywitania naszych przede wszystkim najważniejszych gości na dzisiejszej uroczystości. Przede wszystkim chciałbym przywitać bardzo serdecznie pana profesora Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Pana ministra Krzysztofa Szczuckiego, prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Jego ekscelencję księdza biskupa Wiesława Śmigiela, biskupa toruńskiego. Panią Annę Gębicką, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednocześnie posłankę na Sejm. Panią Joannę Borowiak, panią posłankę na Sejm. Pana Jakuba Roszkowskiego, wiceprezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pana Józefa Ramlala, wicewojewodę kujawsko-pomorskiego. Pana prezydenta Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza. Radnych miejskich w osobach pana Krzysztofa Kosińskiego i pana Miłosza Jońca. Witam także bardzo serdecznie pana pułkownika Przemysława Jaworskiego z Agencji Uzbrojenia. Państwo, jest mi niezmiernie miło, że przypadł mi w udziale obowiązek odczytania listu od prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego. Pozwolą państwo, że odczytam ten list w całości. Szanowni Państwo, uroczystość utworzenia publicznej uczelni zawodowej to bez wątpienia przełomowy moment dla mieszkańców Grudziądza. Inaugurują Państwo działalność jedynej w mieście uczelni, na której studenci będą mogli zdobywać wykształcenie bez ponoszenia opłat. Uczelni, której profil wpisuje się również w piękne regionalne tradycje kształcenia na kierunkach technicznych. Dziękując za zaproszenie wszystkim zgromadzonym, przekazuję zapewnienie o mojej pamięci oraz serdeczne pozdrowienia. Dziś, gdy na Ukrainie, tu za naszymi granicami toczy się wojna, uświadamiamy sobie ze szczególną mocą, że pokój i wolność nie są dane nam raz na zawsze. Oraz jak ważną rolę ma konsekwentne umacnianie potencjału obronnego Polski. Dzisiejsze wydarzenie nabiera więc w tym kontekście szczególnego znaczenia. Publiczna uczelnia zawodowa we współpracy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia będzie bowiem kształcić przyszłe kadry w dziedzinie mechatroniki, profesjonalistów gotowych sprostać wyzwaniom współczesności, a to obecnie w dobie narastających na arenie międzynarodowej zagrożeń jest trudne do przecenienia. Pragnę pogratulować wszystkim zaangażowanym stronom, w szczególności kierownictwu i pracownikom Wojskowych Zakładów Uzbrojenia oraz przedstawicielom lokalnego samorządu za Państwa aktywność na rzecz utworzenia tej uczelni. Jestem też przekonany, że już wkrótce jej absolwenci będą rozwijać polski przemysł obronny i cywilny. Wierzę, że dzisiejszy sukces będzie dla Państwa źródłem siły do podejmowania kolejnych ambitnych działań na rzecz dobra wspólnego. Podpisał
z wyrazami uznania pan Mateusz Morawiecki, premier. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę skierować do państwa tych kilka słów na tę szczególną okoliczność, jaką jest uroczystość utworzenia publicznej uczelni zawodowej. To wyjątkowy dzień dla społeczności wojskowych zakładów uzbrojenia oraz dla całego Grudziądza, zwieńczający kilkuletnie państwa wysiłki i starania. Przede wszystkim pragnę z całego serca gorąco pogratulować tego sukcesu wszystkim jego twórcom, z panem prezesem Piotrem Tefelskim na czele, oraz podziękować za wysiłki i starania wszystkim osobom i instytucjom, które wniosły i wnoszą swój wkład w to jakże ważne przedsięwzięcie. Mam graniczącą z pewnością nadzieję, że ta cenna inicjatywa w ogromnym stopniu przyczyni się do rozwoju zakładów, miasta oraz całego regionu. Jest rzeczą niezwykłej wagi, sprawą polskiej racji stanu, by nasza ojczyzna posiadała z jednej strony silną i nowoczesną armię, a z drugiej jak najbardziej zaawansowany technologicznie przemysł obronny. Tego ostatniego nie można osiągnąć zarówno bez znakomitej kadry badawczej, jak i wysoce wykwalifikowanych praktyków zatrudnianych w zbrojeniówce. Publiczna uczelnia zawodowa takich właśnie specjalistów o coraz wyższych kwalifikacjach wojskowym zakładom uzbrojenia, ale także innym podmiotom wchodzącym w skład naszego przemysłu zbrojeniowego zapewni. Da także możliwość dalszego kształcenia na miejscu absolwentom tutejszego zespołu szkół mechanicznych, który w zeszłym roku obchodził stulecie swojej działalności w państwie polskim. Jak pamiętamy, Grudziądz wrócił do Rzeczypospolitej 23 stycznia 1920 roku, kiedy to do miasta wkroczyły oddziały dowodzone przez generała Stanisława Pruszyńskiego. Rok później rozpoczęła działalność dydaktyczną Państwowa Szkoła Budowy Maszyn. Godzi się w tym miejscu przypomnieć, że w 1920 roku powstała tu Centralna Szkoła Jazdy. 98 lat temu powołano do życia Szkołę Orląt, czyli Oficerską Szkołę Lotnictwa, która przez 2 lata miała w Państwa mieście swoją siedzibę. Zaś w 1930 roku Centrum Wyszkolenia Żandarmerii. Szanowni Państwo, niech ta publiczna uczelnia zawodowa jak najszybciej otworzy swoje podwoje, kształcąc jak najwięcej wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy z kolei będą służyć rozwojowi wojskowych zakładów uzbrojenia, pozostałych firm w zbrojeniówce, Grudziądza oraz całego regionu. Łączę wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, uczestnicy i organizatorzy uroczystości utworzenia publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu, powitani przez pana prezesa Tefelskiego. List na dzisiejsze rzeczy ważne dla mieszkańców Grudziądza, ale całego naszego regionu wydarzenie wystosowała marszałek Sejmu pani Elżbieta Witek. Szanowni Państwo, z zainteresowaniem przyjęłam informację o uroczystości utworzenia publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu. Inicjatywa ta przywołuje dawne tradycje sięgające odrodzonej ojczyzny. Mężowie stanu, ale także włodarze miast dokładali wszelkich starań, by zniszczona po latach niewoli i gospodarczego wyzysku Polska rosła w siłę. Niepodległa musiała mierzyć się z zacofaniem, skutkami światowego kryzysu, jak również ekonomicznymi oraz społecznymi nierównościami. W edukacji dostrzeżono jedną z dróg prowadzącą do postępu cywilizacyjnego, a także budowania tożsamości narodowej. Miastem uosabiającym tę ideę był Grudziądz, w którym powstało wiele placówek szkoleniowych. Dzisiaj w suwerennej ojczyźnie, w dobie rewolucji technologicznej, jeszcze bardziej rozumiemy i dostrzegamy potęgę potęgę wiedzy. Wzrost gospodarczy opiera się na długofalowych trendach technologicznych. Kluczowe dla niego są automatyzacja i cyfryzacja. Cieszę się, że w Grudziądzu, mieście szczycącym się długą edukacyjną tradycją szkolenia wojskowego, została utworzona publiczna uczelnia zawodowa o profilu technicznym. To niezwykle ważna, a zarazem potrzebna inicjatywa. Szczególnie teraz, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna,
a sytuacja jest niestabilna. Dziękuję gorąco inicjatorom projektu, a także wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia. Życzę Państwu osiągnięcia wyznaczonych zamierzeń, zaś uczelnianej społeczności powodzenia w urzeczywistnianiu zawodowo-edukacyjnych planów. Niech nadchodzący rok akademicki będzie dla całej społeczności pomyślna, służba Polsce i nauce przyniesie jak najwięcej dobrych owoców. Z poważaniem, Elżbieta Witek. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dołączę do gratulacji, które wystosowała i dobrych życzeń pani marszałek Witek i jak Państwo słyszeliście, no nie bez wzruszenia, nie bez emocji odczytałam ten list. To bardzo ważne wydarzenie dla całego miasta, to bardzo ważne wydarzenie dla naszego regionu i możemy powiedzieć panie prezesie, że się udało. To też dzieło wielu osób, które wpisały się w tę niezwykle ważną inicjatywę i wiemy doskonale, jak wielu przyjaciół ta idea, którą rozpoczął pan prezes Teferski, miała. Ja bardzo się cieszę jako poseł pracujący w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, ale także nauczyciel akademicki. Cieszę się z tego, że mogłam także wspierać tę inicjatywę. Pamiętam, panie prezesie, nasze pierwsze spotkanie w moim biurze poselskim we Wrocławku, kiedy to pan prezes zaraził mnie tą ideą, ale ja także byłam na tym spotkaniu w Grudziądzu, o którym pan wspomniał, spotkaniu pana prezesa Kaczyńskiego z mieszkańcami i tam również na ten temat rozmawialiśmy. I dzisiaj możemy powiedzieć, że udało się i chylę głęboko czoła przed panem ministrem Czarnkiem, panie ministrze, panie profesorze. Bardzo dziękuję za wsparcie tej idei. Bardzo dziękuję za przychylenie się do działań, do tego pomysłu i za to, że dzisiaj uroczyście podpisze pan rozporządzenie decydujące o tym, że ta szkoła publiczna uczelnia zawodowa w Grudziądzu staje się faktem. Dziękuję również, bo tutaj też słowo należą się uznania, za pracę panu ministrowi, wiceministrowi edukacji i nauki Wojciechowi Młockowi, który za ten obszar odpowiadał. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w powstanie grudziąckiej uczelni i powodzenia, aby jak najszybciej to się ziściło. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze jedną rzecz można dorzucić do tego, co powiedział pan prezes. Skoro nam daliście szkołę Orląt na Lubelszczyznę, to my teraz w osobie ministra nauki z Lubelszczyzny spłacamy ten dług i tworzymy publiczną uczelnię zawodową w Grudziądzu. Nie ma przypadku. Nie ma przypadku. Jeden z symboli Lubelszczyzny i duma Lubelszczyzny to jest właśnie ta uczelnia lotnicza w Dęblinie. Proszę Państwa, utworzenie publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu, co już się stało faktem 15 września 2023 roku. Uczelnia będzie funkcjonowała od 1 stycznia 2024 roku, a pierwsi studenci będą na tej uczelni 1 października 2024 roku na mechatronice właśnie, jak pan prezes wskazał. Powstanie tej uczelni wpisuje się w ogóle w politykę rządu dotyczącą szkolnictwa zawodowego. Odbudowujemy to szkolnictwo zawodowe od podstaw do szkół wyższych. Tworzymy branżowe centra umiejętności za 1 400 000 zł, 120 takich centrów umiejętności, czyli nowoczesnych szkół zawodowych w całej Polsce będzie także w województwie kujawsko-pomorskim. Wzmocniliśmy radykalnie uczelnie zawodowe w byłych miastach wojewódzkich. One po to były, żeby te były miasta wojewódzkie też miały swoje ośrodki akademickie, ale były, można powiedzieć, takimi uczelniami niedocenianymi. Od 2 lat to się całkowicie zmienia. Wprowadziliśmy ustawę, która pozwoliła na zmianę nazw, ale także zakresu działania tych uczelni zawodowych na Akademię Nauk Stosowanych. Część z tych akademii to akademie pełnoprawne, takie jak Mazowiecka Akademia w Płocku, czy Akademia Zamojska w Zamościu, czy Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim. To wszystko jest fakt. Wzmocniliśmy finansowanie szkół zawodowych wyższych. Wszystko po to, żeby ten rynek pracownika, który dzisiaj mamy i który potrzebuje wykwalifikowanej kadry, rzeczywiście mógł otrzymać tę wykwalifikowaną kadrę na najwyższym poziomie. I to tę po szkołach średnich, jak i tę po szkołach wyższych zawodowych. Do tego jest też potrzebna publiczna uczelnia zawodowa w Grudziądzu, w wielkim, pięknym mieście. I chcę podziękować wszystkim, którzy rzeczywiście przyczynili się do tego, że ta uczelnia powstaje. Tutaj pani poseł Borowiak już wymieniała wszystkie te osoby. Od pana prezesa, przez siebie samą, przez panią minister, przez pana ministra Szczurskiego, wszystkich po kolei, ale dziękuję także miastu.
bo jest zrozumienie dla tego działania, bo miasto przekazało przecież na potrzeby tej uczelni budynek. Bardzo dziękuję panie prezydencie, państwu radnym, wszystkim dziękuję za tę inicjatywę i będziemy dokładać wszelkich starań, żeby publiczna uczelnia zawodowa szybko się rozwijała i wkrótce także stała się Akademią Grudziądzką. Są na to perspektywy. Dziękuję bardzo. Było bardzo ważne słowo. Pan minister, profesor Przemysław Czarnek mówił już o Grudziądzkiej Uczelni jako Akademii, więc będziemy pana ministra trzymać za słowo, żeby niebawem Państwowa Uczelnia Zawodowa mogła być przekształcona w Akademię Grudziądzką. Ekscelencjo księże biskupie, panie ministrze, panie wojewodo, panowie prezesi, szanowni państwo parlamentarzyści, panie prezydencie, samorządowcy, drodzy goście, zastanawiałem się, jak rozpocząć, jak podkreślić wagę tego wydarzenia, bardzo ważnego wydarzenia dla Grudziądza i całego regionu. Kiedy pan minister pokazał podpisane rozporządzenie, to przypomniało mi się powiedzenie dotyczące zupełnie innego wydarzenia, ale pozwólcie państwo, że dokonam pewnej parafrazy. Mały podpis dla ministra, a wielki krok dla całego Grudziądza i całego regionu, a nawet powiem więcej, dla województwa kujawsko-pomorskiego. Bardzo dziękuję panie ministrze za tę decyzję. Pamiętam, proszę państwa, tę dyskusję o utworzeniu publicznej, pierwszej publicznej uczelni w Grudziądzu. Trwały od dawna, od dłuższego czasu. Pamiętam także kongres, który tutaj odbywaliśmy w marcu tego roku. Mieszkańcy Grudziądza zwracali uwagę na różne problemy, różne wyzwania, które stoją przed Grudziądzem i jego mieszkańcami, ale mówiono między innymi zwłaszcza o tym, że Grudziądz potrzebuje publicznej uczelni, potrzebuje publicznej szkoły wyższej. I dzisiaj, 15 września 2023 roku, Grudziądz dołącza do grona ośrodków uczelnianych, które kształcą przyszłe kadry inżynierów, liderów i innowatorów. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, z którymi mogłem współpracować przy tej okazji i którzy przysłużyli się, którzy przyczynili się do utworzenia tej uczelni. Chciałbym podziękować koleżankom, kolegom, parlamentarzystom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy pełnią swój mandat z tego regionu. Chciałbym podziękować panu prezydentowi miasta Grudziądza i radnym. Proszę państwa, to jest taki dobry przykład, bo wiele nas dzieli. Mamy różne poglądy, ale to jest, panie prezydencie i drodzy radni, doskonały przykład dobrej współpracy ponad podziałami. Za to chciałem podziękować, że w tej sprawie fundamentalnej, jaką jest uczelnia w Grudziądzu, potrafiliśmy współpracować razem, bo chodziło nam o dobro mieszkańców i o dobro młodego pokolenia i za to szczerze bardzo panu prezydentowi i wszystkim radnym Rady Miejskiej w Grudziądzu dziękuję. Szczególnie dziękuję panu ministrowi, profesorowi Przemysławowi Czarnkowi, że z perspektywy swojego fotela w Ministerstwie Edukacji i Nauki zauważył Grudziądz, zauważył jego potrzeby i zdecydował się na utworzenie nowej uczelni. Ta decyzja doskonale wpisuje się w filozofię funkcjonowania naszego środowiska politycznego. Nam zależy na rozwoju takich ośrodków jak Grudziądz. My chcemy, żeby nie tylko wielkie miasta stanowiły bazę rozwojową, nie tylko wielkie miasta pochłaniały młodych, zdolnych ludzi, ale żeby ci, którzy chcą, mogli zostać w swoim domu, czy też z okolicznych miejscowości, mogli przyjechać bliżej do Grudziądza, w Grudziądzu się kształcić i Grudziądz rozwijać. I za to serdecznie, panie ministrze, dziękuję. Pragnę podziękować także panu prezesowi Piotrowi Tefelskiemu, który zniknął z mojego pola widzenia, ale panie prezesie, pana determinacja, zaangażowanie, wieloletnia walka o to, żeby ta uczelnia powstała dzisiaj, przynosi tak wspaniały owoc. Bez pana prezesa Piotra Tefelskiego tej uczelni na pewno by nie było. Bardzo panie prezesie za to dziękuję i liczę, że będzie pan miał wielki wpływ na to, jak ta uczelnia będzie funkcjonować. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pamiętam, pozwólcie, że
sięgnę pamięcią do swoich czasów studenckich, do tego momentu, kiedy rozpoczynałem studia, akurat studia prawnicze, nie na kierunku ścisłym, ale sam fakt studiowania, rozpoczęcia studiów w szkole wyższej, w uczelni, to jest ten moment, kiedy człowiek wyraźnie wchodzi w okres dorosłości. Po egzaminie dojrzałości staje się człowiekiem dorosłym, bierze odpowiedzialność za swoje życie. To jest bardzo ważny moment i to szczególnie istotne, że młodzi ludzie tutaj w Grudziądzu, w okolicznych miejscowościach, w całym regionie będą mogli w dorosłość wchodzić właśnie w tym mieście, w tej uczelni, w Państwowej Uczelni Zawodowej będą tworzone podwaliny pod przyszłość młodych ludzi, będzie kształtowana ich osobowość, oni będą tam określali swoje cele życiowe i zawodowe. Ale publiczna uczelnia zawodowa, czy w ogóle szkoła wyższa, to miejsce istotne nie tylko dla tych młodych ludzi, którzy będą się w tej szkole, w tej uczelni kształcić, chociaż to oczywiście przede wszystkim dla nich ona powstaje. Publiczna uczelnia, Państwowa Uczelnia Zawodowa to miejsce, które wpłynie w sposób dzisiaj nieoceniony, którego nie jesteśmy w stanie skalkulować dokładnie, na pewno przekroczy nasze zamierzenia, wpłynie na rozwój miasta i rozwój regionu. Uczelnia zawodowa to kadra naukowa. Kadra naukowo-dydaktyczna, która po części zapewne wyłoniona z mieszkańców Grudziądza, po części na pewno będą to pracownicy naukowi, którzy specjalnie do pracy w tej uczelni przyjadą. Oni będą nie tylko kształcić studentów, ale oni swoim potencjałem intelektualnym, swoim zaangażowaniem będą rozwijali nasze miasto, jakim jest Grudziądz, dzięki właśnie tej uczelni. Proszę Państwa, zaczniemy kształcenie na uczelni zawodowej w przyszłym roku, 1 października 2024, na kierunku mechatronika. Ale tak jak już tutaj było wspomniane, na pewno uczelnia zawodowa nie będzie koncentrować się wyłącznie na tym jednym kierunku. To jest początek, bardzo potrzebny początek, potrzebny także, jak zakładam, dla wojskowych zakładów uzbrojenia. Ale chciałbym bardzo, żeby rozwijane były tutaj także inne kierunki. Specyfiką tego rodzaju uczelni jest to, że odpowiadają one na potrzeby regionu. Więc te potrzeby na pewno wspólnie z nową kadrą naukową, wspólnie z władzami samorządowymi, wspólnie z przedstawicielami rządu będziemy tutaj w Grudziądzu analizować tak, żeby ofertę dydaktyczną tej uczelni rozwijać, aby jak najlepiej odpowiadała ona możliwościom i potrzebom Grudziądza i całego regionu. Więc, proszę Państwa, możemy spodziewać się, że w niedługim czasie, jak to było wspomniane, Państwowa Uczelnia Zawodowa rozwinie się w Akademię Grudziądzką. Uczelnia, poza tym wpływem na gospodarkę, o którym mówiłem, polegającym na potencjale intelektualnym, który tutaj w Grudziądzu się wzmocni, będzie na pewno także oddziaływała na relacje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, które tutaj funkcjonują. To przecież praktyki dla studentów, którzy będą zdobywali tutaj praktyczne wykształcenie. To różnego rodzaju konferencje, przedsięwzięcia, współpraca, która ma zaowocować tym, aby uczelnia jak najlepiej odpowiadała na potrzeby edukacyjne Grudziądza, a jednocześnie, żeby absolwenci szkół, którzy będą tutaj kształceni, absolwenci uczelni, którzy ją opuszczą, żeby mogli bez problemu znaleźć w Grudziądzu i w całym regionie zatrudnienie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że powstaje Państwowa Uczelnia Zawodowa, że dorobek, wysiłek wielu ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie dzisiaj znajduje swoje symboliczne ukoronowanie. Przed nami teraz czas wielomiesięcznych, ciężkich prac zmierzających do ukształtowania tej uczelni, tak od strony lokalowej, tak od strony kadrowej, jak i przygotowania kształcenia na tym pierwszym kierunku mechatronika wszystkim ludziom, którzy będą w to przedsięwzięcie zaangażowani. Przyszłemu rektorowi, kadrze naukowej, pracownikom administracyjnym tej uczelni, którzy jeszcze być może nawet nie spodziewają się, że zasilą jej szeregi. Już teraz życzę powodzenia, trzymam mocno za Państwa kciuki i obiecuję wsparcie, bo wiem, jak ważna jest Państwowa Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy bardzo ważny dzień dla Grudziądza, bo tak jak zostało już kilkukrotnie podkreślone, te starania o utworzenie publicznej uczelni zawodowej w Grudziądzu właśnie we współpracy z wojskowymi zakładami uzbrojenia trwały kilka lat.
I wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że po pierwsze Grudziądz potrzebuje takiego impulsu rozwojowego, potrzebuje też miejsca, w którym młodzi ludzie z Grudziądza, młodzi ludzie z naszego regionu będą mogli się kształcić z taką perspektywą właśnie przyszłej pracy w wojskowych zakładach uzbrojenia, czy w ogóle w przemyśle zbrojeniowym. A myślę, że w obecnych czasach nikogo nie trzeba przekonywać, że potrzebujemy dobrych kadr dla przemysłu zbrojeniowego, bo kwestie bezpieczeństwa dla naszego rządu są priorytetem. Ja chciałam szczególnie podziękować i pogratulować panu prezesowi Tafelskiemu, bo naprawdę jego wytrwałość, jego zaangażowanie, przecież wielokrotnie rozmawialiśmy o potrzebie utworzenia tej uczelni. Gratuluję też i dziękuję wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie całej dokumentacji, w opracowanie tego wszystkiego, bo wiem, że naprawdę dużo wysiłków to państwo włożyliście i cieszę się, że ten dzisiejszy dzień jest właśnie zwieńczeniem tych wszystkich wysiłku. Dziękuję oczywiście panu ministrowi Czarnkowi za tą przychylność, za to, że dostrzegł Grudziądz, że dostrzegł tą potrzebę utworzenia uczelni. I cieszę się, że właśnie wspólnie działając, współpracując, prowadząc wiele tych rozmów, udało nam się do tego dzisiaj doprowadzić. Tak jak państwo słyszeliście, perspektywy są bardzo zachęcające, bardzo obiecujące. Ja ze swojej strony mam przede wszystkim nadzieję na to, że właśnie ta uczelnia będzie takim wymarzonym miejscem dla wielu młodych osób z Grudziądza i z naszego regionu, że nie będą musiały gdzieś tam w innych stronach Polski szukać tego swojego miejsca, tylko właśnie znajdą je tutaj w Grudziądzu i później po ukończeniu studiów będą mogły zasilać kadry przemysłu zbrojeniowego, a tak jak powiedziałam, to jest teraz niezwykle ważne. Bardzo dziękuję. Moi państwo, rzeczywiście to będzie dzień zapamiętany w historii Grudziądza. Otwiera nowy rozdział. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest też ważny dzień dla naszego regionu. Ale oprócz tych wszystkich wątków, które tutaj zostały poruszone, których nie mam zamiaru powtarzać ani rozwijać, chciałbym zauważyć obecność przedstawicieli biznesu grudziąckiego. Bo szanowni państwo, jest to spełnienie również waszych postulatów. Szkoła, która powstaje, nie tylko będzie kształciła przecież dla potrzeb wojskowych zakładów uzbrojenia, ale ona w sposób plastyczny będzie mogła odpowiadać na zapotrzebowanie waszego środowiska biznesowego. A dla rodzin grudziąckich jest to dobra wiadomość, bo młodzi Grudziądzanie kształceni na bardzo przyzwoitym poziomie w szkołach średnich Grudziądza nie wszyscy będą musieli poszukiwać poza Grudziądzem miejsca do dalszego kształcenia. Będą je mogli znaleźć tutaj i pracować, korzystać z dorobku swoich przodków i budować pomyślność tego miasta. To jest naprawdę duży bonus, który dzisiaj miasto Grudziądz otrzymuje i który myślę, że samorząd na czele z panem prezydentem i panem przewodniczącym Kościńskim, który tu był pierwszym, jak gdyby był spiritus mowę z całego przedsięwzięcia, że państwo to docenią i należycie wykorzystać. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj finalizujemy tę jakże ważną sprawę. Dziękuję. W czasie gospodarzu dzisiejszej uroczystości wszyscy zacni goście, już tyle zostało powiedziane, że nie wiem co dodać. Wydaje się, że ta uroczystość pokazuje, że warto mieć marzenia, bo Grudziądz zawsze miał aspiracje bycia miastem akademickim. O historii już tutaj było dużo mowy tej międzywojennej, ale ja przypomnę, że w okresie tym takim kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu to także w Grudziądzu funkcjonowała nie filia, ale zamiejscowy ośrodek kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zresztą dzisiaj cały czas współpracujemy. Podpisaliśmy też nie tak dawno umowę z Politechniką Bydgoską w zakresie kształcenia w przyszłości, na co też liczymy, kształcenia medyków i wykorzystania potencjału naszego szpitala. Współpracujemy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Nasze placówki oświatowe współpracują. A więc aspiracje bycia miastem akademickim były, są i to jest bardzo ważne w rozwoju każdego miasta. A Grudziądz nie miał takiej szansy historycznej. Niestety, ja nie chcę wnikać tutaj w przeszłość, dlaczego nie powstała uczelnia wyższa i z czego to wynikało, ale nigdy takiej szansy nie dostaliśmy. Dlatego
dzisiejsza data, 15 września, no jest datą przełomową. Jest datą, która zapisze się w historii naszego miasta jako data utworzenia po raz pierwszy publicznej uczelni wyższej zawodowej. Myślę, że ta uczelnia ma świetne perspektywy rozwoju, dlatego że miasto przekazało, dzięki oczywiście decyzji radnych, obiekt, ale myślę, że ten obiekt, ta nieruchomość to jest dopiero początek. My mamy bardzo dobrze zlokalizowane grunty wokół naszego szpitala, mamy tam kilkanaście hektarów, które, sprawdziłem to, szanowni państwo, w zapisach mają w planie zagospodarowania właśnie szkolnictwo wyższe między innymi. Czyli idealnie się to nadaje na budowę kampusu uczelni wyższej. A jestem przekonany, kiedy pójdziemy w kierunku akademii, że akademia będzie także kształciła nie tylko w kierunkach technicznych, bo to jest oczywiście bardzo ważne dzisiaj z punktu widzenia IWZ-u i z punktu widzenia rynku pracy, ale będziemy kształcili też przyszłych medyków, będziemy kształcili inne ważne profesje. Zatem jesteśmy jako Grudziądzanie bardzo ambitni i mamy tutaj konkretne plany i tą szansę, którą daje dzisiejszy dzień, z pewnością wykorzystamy. Oczywiście przyłączam się do podziękowań. Dziękuję panu prezesowi, bo to wiem, ile czasu, ile determinacji potrzeba było, aby przygotować wszystkie dokumenty. Dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy uczestniczyli w tym procesie i dziękuję bez znaczenia o opcję polityczną, bo tutaj parlamentarzyści różnych opcji byli w to zaangażowani, co pokazuje, że są takie tematy i są takie przedsięwzięcia, które są poza podziałami politycznymi i te one łączą, a nie dzielą. Dziękuję oczywiście panom ministrom za też przyzwolenie i za wsparcie, to bardzo ważne. Dziękuję też moim służbom, dyrektorom moich placówek, które to, co powiedział pan prezes, udostępnili, czy współpracowali przy opracowaniu wniosku. Mówię tutaj o Centrum Kształcenia Praktycznego, z którym też wiążemy duże nadzieje, aby to Centrum Praktyczne rozbudowywać. A więc dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w ten ważny proces utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Grudziądzu. Myślę, że ta szkoła niebawem przekształci się w akademię i będzie miała bardzo, bardzo takie dobre perspektywy rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie minister, uprzejmie proszę. Pani poseł, dr Joanna Borowiak, uprzejmie proszę. Jego ekscelencja, ksiądz biskup, uprzejmie proszę. Pan prezes Jakub Raszkowski, już teraz pomyliłem się, panie prezesie, bardzo przepraszam. Panie prezydencie, bardzo uprzejmie proszę. Panie pułkowniku, bardzo uprzejmie proszę. Panie przewodniczący, uprzejmie proszę pana przewodniczącego. Radni, uprzejmie proszę. Panie wojewodo, panie wojewodo, uprzejmie proszę. Friends for Norsko Grumman and Lachit Martin,
please put your podium. Thank you.